Cześć, jest mi niezmiernie miło pokazać Wam coś, nad czym pracowałem długi czas. Pracowaliśmy w zasadzie, bo pracowała na ten efekt cała redakcja, a jest to czasopismo w wersji papierowej. Jest to czasopismo Talenty już w wersji papierowej, także bardzo jest to przyjemne uczucie dotknąć czegoś, co było w internecie i w tej chwili jest już w wersji papierowej. W tej dobie internetu, dokumentów elektronicznych, to jest niesłychana frajda coś takiego wydrukować. Tak więc mamy tutaj 5 autorów. Jest Piotr Klimkowski, Sławek Gradowski, Angelika Glapiak, Mariusz Rosa i Jan Florczyk. Tych 5 talentów prezentujemy właśnie w tym pierwszym pilotażowym wydaniu czasopisma Talenty. To czasopismo jest darmowe, można je pobrać ze strony foto-talenty.pl, natomiast ta wersja papierowa jest dla osób, które chciałyby mieć po prostu taką wersję, mówiąc krótko, papierową. Przyjrzyjmy się na chwilę zawartości talentów. Mamy tutaj wywiad z autorem i prezentowane są zdjęcia. Następnie mamy tutaj recenzję, w której prezentowany jest punkt widzenia osoby, która nie zna tego autora, tylko widzi tego zdjęcia, więc to jest bardzo ciekawe. Można porównać wywiad z recenzją, czyli sprawdzić, jak widział to autor, a jak po prostu odbiera to zupełnie inna osoba. Tutaj mamy Sławka Gradowskiego, szkołę i tak dalej, dalej. Są kolejni autorzy. Mamy tutaj 62 strony. Jest tutaj też absolwent Akademii Fotoko Janek Florczyk. I tutaj właśnie taka uwaga, że każdy absolwent Akademii Fotoko będzie miał publikację. W tej publikacji prezentowane są wszystkie zdjęcia z pracy dyplomowej. Jest dodatkowo tutaj recenzja Wojtka Ulmana. Tak więc jest tutaj miejsce dla dyplomantów, w szczególności dyplomantów Akademii Fotooko i dla słuchaczy, studentów Akademii Fotooko, którzy się wyróżniają. Również tutaj będzie dla Was miejsce już od następnego wydania. Tak więc fototalenty są dostępne również w wersji papierowej. Ja mam jeden próbny egzemplarz, pierwszy w ogóle egzemplarz. Każde wydanie będzie drukowane co najmniej w jednym egzemplarzu i po wydaniu elektronicznej wersji będzie można zamówić wersję papierową. Zamówienia można dokonywać drogą mailową, pisząc na mail akademia@foto-oko.pl. Muszę po prostu zebrać wszystkich zainteresowanych i wtedy wysyłam informację do drukarni o ilości egzemplarzy, natomiast drukarnia przesyła mi koszt wydruku. Ja wtedy po prostu muszę podzielić i powiedzieć, ile ten druk kosztuje, więc jest to druk na zamówienie, nie ma ileś tam drukowanych egzemplarzy i dystrybuowanych, tylko jest po prostu ten druk wykonywany na zamówienie. Jeśli jesteś zainteresowany, napisz do mnie maila, wydrukuję dla Ciebie ten egzemplarz. Ile to będzie kosztować, jeszcze nie wiem, ale możesz taki egzemplarz papierowy mieć dla siebie i może być to po prostu kolejnym kamyczkiem w Twoim portfolio.